Z przodu jest też kamera, która pracuje w 4K. Śmigła są węglowe. Czym się charakteryzuje śmigło węglowe? Tym, że ma lepsze parametry aerodynamiczne. Ciekawy system stabilizacji. Ten system stabilizacji RAS opiera się pod spodem, spójrzcie, są czujniki ultradźwięków. Oprócz tego, tu i tu są dwie kamery. Łącznie, to jest 5 kamer. Z tego jedna służy do nagrywania filmu wysokiej rozdzielczości, a pozostałe kamery służą do sterowania. Te dwie kamery pod spodem, one porównują klatki w czasie lotu i sprowadzają statek powierzchni na poprzednią klatkę. To jest jedna rzecz. A druga, ponieważ są dwie, one mierzą za pomocą obrazu stereoskopowego, bo to jest wówczas obraz stereoskopowy, wysokość nad powierzchnią gruntu. Czyli mamy trzy pomiary wysokości. Czujnik tańciowy wysokości, czujnik ultradźwiękowy wysokości i dwie kamery. Teraz?